razie uczeń. Chodzimy. Ktoś tam pisał i pytał, czy będzie film zwożenia obornika. No marszał dzisiaj już wozi od samego rana. Ja ogarniam tam inne tematy. Uprawiać chyba też nie będę ja, tylko będzie Andrzej uprawiał. Z roboty mnie wysiedlili normalnie. No, także aktualnie teraz pod jęczmień. Tutaj jest działka po owsie, będzie jęczmień. Wcześniej tam jeszcze Bartek powoził pod żyto na jedną działkę pod Turbo Trio. Także no wozimy tak, żeby powywozić wszystkie te oborniki jeszcze gdzie idzie pod te oziminy. I co, roboty ubywa. Coś tam wam może jeszcze nagram w międzyczasie, albo dam Bartkowi, że Bartek on coś nagra, jak już będzie woził. Bo ja no będę tam inne tematy robił, później pojedziemy razem na Wapno. Tak. Bo mamy Wapno do rozwiezienia. Ale to jak Andrzej przyjedzie, to sobie przepniemy dojca pod rozrzutnik. Andrzej już będzie niuchem właśnie uprawiał. O, ja mam telefon. No i tak, moi drodzy, zaczynamy siewy. I mam też do was informację, którą miałem wam przekazać już dawno. Instagram wie, bo na Instagramie już to, można powiedzieć, że ogłosiłem. Na kanale już raz się zbierałem, żeby wam to powiedzieć, ale chyba i raz to nagrałem, ale ten fragment nie poszedł w filmie i to tak wszystko wyszło, jak wyszło. Zgibnie wszystko. Dobra. Słuchajcie. Od tego roku stałem się dystrybutorem nasion Wronkowski. Mamy w ofercie wszystko to, co mają nasiona Wronkowscy. Zboża, jak widzicie, jest towaru. Częściowo już jest pozamawiany, czeka na odbiory. Częściowo już wyjechało tutaj stąd towaru. No na razie jeszcze tak w garażu po prostu sobie stoi. Był plan i nadal jest plan uszykować typowo miejsce do tego w garażach. I będziemy to robić, mam nadzieję, już przez zimę. Sezon bardzo szybko zbliża się ku końcowi, paradoksalnie. Kończymy już kukurydzę. Także siewy z 2 tygodnie. I o jakieś oborniki, i myślę, że jest po sezonie, później jakieś pojedyncze akcje się zostaną. W każdym razie, tu w garażach docelowo będą w przyszłości właśnie nasiona. W tym roku brakło na to wszystko czasu. Za szybko ten sezon jedno drugie goniło. Nie było czasu takich rzeczy porobić. Także trochę w takich spartańskich warunkach. No nie wygląda to tak, jakbym chciał, ale nasionka pod dachem, także najważniejsze. Możecie zamawiać u mnie spokojnie zboża, rzepaki, kukurydzę. Rzepaki wiadomo, że ten temat minął, ale zboża cały czas oferta aktualna, dostępność, dużo towaru od ręki. Ostatnie sztuki tełto na stanie, tełto właśnie dzisiaj wysiewam u siebie. Część tutaj towaru też już jest zamówiona. Kilka woreczków tutaj zostanie, dosłownie jakieś pojedyncze sztuki, gdzieś myślę na 2, może 3 hektary, może nawet nie. Także można powiedzieć, kto pierwszy, ten lepszy. Pszenice, pszenżyto, to akurat nie ma problemu, tutaj dostępność jest, czy pszenżyta Corrado, czy Liborius, pszenice Liberie, producenta, Asory, to mam na miejscu, mokka do ściągnięcia w razie co, żyta nie mam, żyta z żytem, bardzo kruchy temat w tym roku, mam trochę tu do siebie, też nie tyle ile bym chciał, ale mam chociaż trochę. No, ze skandem szybki temat był w tym roku, bardzo szybko się rozszedł. Do tego trawy, mam tutaj kilka właśnie odmian, mamy i łąkową, i tą pastewną, i torfową, jest również tych gatunków traw tutaj w ofercie. Także czy to trawy, czy zboża, czy kukurydze, śmiało zapraszam, realizujemy właśnie wasze zamówienia, pytacie się często, gdzie zamawiać. Najczęściej odsyłam na Instagrama, ale teraz odsyłam was też również na fanpage'a, na stronę naszą na Facebooku. To też ulegnie trochę właśnie przemianie przez ten okres zimowy. Będzie to bardziej strona poświęcona też nasionom, usługom. Tam najszybciej ten kontakt też będzie osiągalny z nami. Także odsyłam po prostu was na te strony. Śmiało można pisemnie zamawiać. A numer telefonu też jest dostępny w internecie, będzie tam gdzieś podany. Także jeżeli ktoś będzie miał tam konkretnie jakieś pytania, czy chciał po prostu telefonicznie złożyć zamówienie, jest taka opcja, ale proszę o konkretne telefony, w sensie konkretne. Proszę tutaj tą młodszą widownię, żeby powstrzymała się od głupich telefonów. A jeżeli ktoś chce też zadzwonić, doradzić się, po prostu
pogadać na jakiś właśnie temat typowo polowy, czegoś się dowiedzieć, albo żebym doradził, odradził. Miałem już takich telefonów sporo, takie kontakty. Nie mam nic przeciwko, śmiało można dzwonić, bo wiele rozmów na temat zbóż, na temat maszyn, różnego rodzaju odbywaliśmy, czy to ze mną, czy tutaj jeszcze nawet z tatą, jak był temat jakiś grubszy. To były takie rozmowy, czy odnośnie nawigacji, no kontakt generalnie do mnie jest, nie ma problemu. Koniec autoreklamy, że tak powiem, ale no trochę takich właśnie nowości, nowy dział, nowy rozdział, jeżeli chodzi tutaj o nasze poczynania. A teraz lecimy po staremu, lecimy z jęczmieniem. Wcześnie, późno, no ja bym powiedział, że końcówka tego optymalnego terminu, to nie jest jeszcze późno na jęczmień, to jest końcówka optymalnego terminu, ja bym to tak nazwał. A dlaczegoż, ktoś zapyta. Słuchajcie, nauczony doświadczeniami z zeszłego roku i z tego sezonu właśnie, jęczmień się stosunkowo późno, niech się nic się zawsze mówiło, bo zawsze gdzieś tam o tym jęczmieniu to było, że odam połowa września, początek września, siać. No powiem wam, nie do końca. W tamtym roku siałem, jeżeli się nie mylę, 25 albo 26 września. Uważam, że to był wtedy dobry termin. W tym roku mamy też bodajże 25, 24 i sieję dopiero teraz. W tym roku jest jeszcze lepiej, dlatego że praktycznie poschodziła na kukurydza z pól. Mówię, ostatnie pojedyncze działki gdzieś są. Tata jeszcze teraz też kosi, że tutaj koszenie, odwóz trwa. Ja nie jestem przy tym, mało filmów z koszenia, ale naprawdę mało. Na początku tylko sezonu byłem trochę na kombajnie. Teraz jak już tata siadł na kombajn, to ja ogarniam wszystko inne. Siewy, oborniki i tak to u nas wygląda. Ale generalnie to już jest u nas po kukurydzy. Nas jeszcze czeka koszenie na kiszonkę kukurydzy z pokazu, ale to już też w tym tygodniu będzie temat ogarnięty. W tym tygodniu będzie temat ogarnięty. No i generalnie na rejonie u nas jest po kukurydzy, po ziarnówki. Wiem, że po ziarnówce. Wiem, że wiele regionów nawet nie wystartowało jeszcze z kukurydzą na ziarno. Gdzieś tam kończą jeszcze kiszonki, ale generalnie ziarno jeszcze nie wystartowało, a u nas jest już po temacie. Dobra, na jedną działeczkę najpierw sypane. Jesteśmy już na polu. Siejemy tełko. Jęczmień pierwszy raz na tej działce. Generalnie żyto, owiec, jakieś tam mieszanki. Kiedyś żyto było, ale to jeszcze za czasów, jak było więcej wody. Tak, to żyto, owiec, no generalnie tu jest trochę taki lepszy właśnie piach, bo po sąsiedzku i kukurydze i pszenżyta, no niby są, wiadomo, to nie są jakieś tam na rekordy wtedy te uprawy, ale są, dlatego w tym roku próbuję z jęczmieniem, a w przyszłym roku zobaczymy, może spróbujemy z kukurydzą tutaj właśnie, ale to wtedy pasowo, żeby tą wodę w miarę możliwości jak najwięcej zachować. No tu jest piach, no i co, było uprawiane świeżutko po deszczach, od deszczy minęło, od
tydzień. W sumie od uprawiania minął tydzień, a za nami się kurzy fest. Na wilgoci coś tam zostaje po tym siewniku, ale no to nie jest to, co tam, wiadomo, każdy z nas by chciał mieć. Aczkolwiek też nie jest źle. Większe popioły się siało i było ok, także warunki są takie, nie, a nie inne, i siejemy. Teuto, trzy jednostki siewne na hektar. Jednostka siewne 35,4 kg. Także to nam daje 105 kg na hektar, dobrze myślę? 35, 70, 105, no tam, czyli te 106 kg na hektar. Taką normę tutaj mam obraną. Co do tej działki jeszcze, słuchajcie, tak, działka po owsie. Na wiosnę poszedł tutaj obornik, 25 ton około. No tak, to standardowa u nas dawka, u nas zazwyczaj tam te między te 25-30 ton tak idzie, 20, zależy ile tego obornika jest. W każdym razie tu na wiosnę poszedł obornik. Teraz po owsie również rozwiozłem obornik. Do tego jeszcze teraz 200 kg NPK. No na solidnie, ale w tym roku generalnie, jeżeli chodzi teraz ogólnie o zieminy, posiewny taki odcinek, w tym roku tylko z ozimin jęczmień i żyto. Nie mam pszenicy, nie mam pszenżyta, z tego względu, że muszę zostawić więcej miejsca na kukurydzę, więcej tych działek, i po prostu będziemy działać więcej z kukurydzą, trochę na kiszonki więcej potrzebuję, trochę też na ziarno sobie zrobię tej kukurydzy, bo na kukurydzę mimo wszystko tam zrobić, przypilnować mam czas. Z rzepaku też całkiem zrezygnowałem, raz, że stanowisko, a raczej jego brak, a druga sprawa to, słuchajcie, czas, żeby to pilnować po prostu. Nie było to nigdy tak dopilnowane, jakbym chciał, i sobie po prostu temat odpuszczam. Wiem, że płodozmian do tego, wiem, fajny płodozmian, ale no niestety nie dla mnie. Siejemy, kurzy się, no bo piasnik, więc się kurzy. Słuchajcie, jęczmień posiany, teraz lecimy z siewami żyta. Skand na pierwszy strzał i obsiewamy. Tutaj działka, na której też był skand. Także uprawione, lecimy z siewem. Norma wysiewu 102 kg na hektar, tam norma wychodzi 101, czy nawet nie, ale sieje 102. A czemu? Bo tak się wykręciło, tak wyszło z próby kręconej, że mówię, dobra, nic nie zmieniam, bo kilogram to tam, wiecie, to nic nie zmieni. A akurat tak się ustawiło na tej próbie kręconej i tak sieje. Obok, jak widzicie, dojcyk, tata orze. Nie u nas, ale no, tak się akurat złożyło, że po sąsiedzku. Siejemy dalej. Teraz działka po łubinie. Również kurzy się strasznie. Działka bez uprawy. Po zbiorze łupinu było tutaj płyciutko przejechane runerem, ale to no, możliwie jak najpłycej. Jak widzicie, łupinu coś tam powschodziło. I teraz na razówę bez uprawy żadnej, to talerzówka idzie wesenie trochę głębiej. No i siejemy żyto. Siejemy skanda prosto właśnie. Taki popląd, te samo siebie łupinu. I działamy.